Słuchajcie, ruszamy! Witajcie, witajcie w naszym kolejnym cudownym dniu po... Witajcie. Mamy dziś 13 w poniedziałek, godzina wcześniej, bo 10. Wczoraj żeśmy wylądowali na to oto miejscówce, którą tutaj widzimy. Ja wam ją też pokażę z drona, to miejsce, jak wygląda kawałeczek. Jak zwykle Adrianka jest w łazience o tej porze, ale to normalny poranny rytuał. No tu jest nasz śmietnik, ale zostawiłem sobie go koło podjazdu. Na pewno go nie zapomnimy. Nasi sąsiedzi. Słuchajcie, miejscóweczka jest bardzo fajna, cicha. Może nie do końca cicha, bo obudziły nas szambiarki. A dlaczego nie? Tak w pięknych okolicznościach przyrody, jak tu widzicie, przyjeżdża sobie szambiareczka. Tak, żeby było tak. No ale no wiadomo, słuchajcie, no jest poniedziałek, ludzie pracują. Niektórzy. Więc nie ma się co dziwić, a my dzisiaj mamy dzień na eksplorowanie tego pięknego miejsca. To jest mega popularne i turystyczne miejsce ta skala, więc na pewno chcemy ją zobaczyć, ale też mamy ambitniejsze plany, bo chcielibyśmy zobaczyć żółwia wreszcie. Dzisiaj mamy dzień, tak jak mówi Adrianka, rzadko mówi, ale jak już mówi, to konkretnie, więc dzisiaj mamy dzień prania. Ja zawsze cię dopuszczam, że dzisiaj Adrianka została dopuszczona, jak zresztą sami słyszycie. I powiedziała, że dzisiaj jest dzień prania. Tak, ale faktycznie, no już jesteśmy, słuchajcie, trzeci tydzień nam leci. I no trzeba wreszcie majtki wyprać, bo te cztery pary jakoś tak chyba nie wystarczają. Nie wystarczają. Następnym razem będę musiał sześć par. A przykładek nie robię. Jest z przekładkami. Przód, tył, prawo, lewo i nie da się. Słuchajcie, mimo wszystko mamy dzisiaj dzień prania i dzień zakupów. Odwiedzamy Lidla. Słuchajcie, do Lidla nie będziemy was zabierać, bo jest praktycznie taki sam jak w Polsce, oprócz tego, że mają w nim swoje regionalne greckie zakupy. Ceny są, słuchajcie, no w Lidlu prawie identycznie jak w Polsce. Na niektórych produktach może być troszkę drożej, ale jakby co, to pokażemy, co żeśmy kupili. Myśmy wyszli z Lidla, wróciliśmy z Lidla, tak szybciutko wam pokażę. Ile myśmy w Lidlu zapłacili za to wszystko? 43 euro. Za to wszystko poszło 43 euro. 49 euro. Jajeczka, śmietana, wędlinka, mozzarelka, do smarowania pietruszeczka, ser żółty do posypania, ogóreczki, brzoskwinie, pomidorki, suszone pomidorki. Tu dwie porcje kurczaczka, filet z kurczaczka, feta, śmietanka, a to jest mleko, Adrianki mleko, tak? Ale teraz, słuchajcie, pokażę wam teraz, jak wygląda nasza miejscówka na dzisiejsze spanie. Zobaczcie, jaki sztosik tutaj mamy. O, z takim widoczkiem, proszę. Jest okręt za Cumową, nawet duży. O, prawda? Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Adrianka mówi, że trochę blisko promu, a ja mówię, że mogłem trochę jeszcze bliżej, jak że tutaj zostało miejsce. Także nie, wcale nie jest tak blisko promu, prawda? No. No i tutaj zostajemy sobie na noc. Dzisiaj będziemy zaliczać miasteczko, ale tu jeszcze wam pokażę. Patrzcie, co tam dalej widać. I stoi dzisiaj Cruz. Przypłynęła Costa Fortuna. Pięknie ona wygląda. Także dzisiaj się wysypało jakieś 3 do 4 tysięcy turystów na Kefalonii. A tutaj oni przypływają tymi shuttlebusami. O, właśnie możecie zobaczyć, jak to właśnie, jak wygląda. Wiem, że autokary na nich czekają. I ruszają na podbój Kefalonii.
the dark you see. That's so weird. Ma to robić to jedna, no i słuchajcie, pomału się ściemnia, słoneczko zaszło, tutaj widok na Costę Fortunę. My pomału już będziemy szli do Benka, ale prawdopodobnie jeszcze sobie zrobimy miasteczko nocą, zobaczymy jak ono tu wygląda, bo zapowiadało się nieźle. Witajcie w ten piękny, pochmurny poranek. Faktycznie dziś się mocno zachmurzyło, dziś będziemy mieli deszczowy dzień, ale wieczorem powróci słoneczko. My, słuchajcie, jesteśmy w takim miejscu, jesteśmy, jak wiecie, w Argosoli, stolicy Kafalonii. Żeśmy wczoraj spali dosłownie tam, gdzie sumują te wielkie statki, ale żeśmy wieczorem zrezygnowali, bo ciut było za głośno i przenieśliśmy się tutaj dosłownie w to miejsce nad samą wodą. Najciekawsze tutaj jest to, że w tym miejscu właśnie znajdują się te żółwie kareta. Więc jak ktoś sobie spaceruje tym mostem, który ma 1,5 kilometra długości, to po obu stronach może dostrzec te żółwiki. Przyznaję, że wczoraj żeśmy je widzieli. Tu wam jeszcze pokażę ten parking od tej strony. Naprawdę bardzo fajna miejscówka, cichutko. Oczywiście sobie tutaj ludzie przyjeżdżają rano albo pobiegać, albo pochodzić. Więc śmiało można tutaj ponocować trochę. No, my, jak mówiłem, my mamy taką pogodę jak ruch konika szachowego. 2 dni w słońcu, dzień pochmurny. Jakoś tak od pewnego czasu nam taka pogoda towarzyszy, ale to w sumie też dobrze, bo powiem wam, że są skwary. Mimo to, że jest dużo wcześniej, bo to dopiero 14 maja, to już mamy takie temperatury pod 30 stopni podchodzące. Zobaczcie, tak jak mówiłem, stoi sobie samochód z boku na światełkach, bo ktoś miał potrzebę pójść do sklepu. Stoi sobie samochód na pasach, na światełkach, bo ktoś miał potrzebę iść do sklepu. O, tutaj się parkuje na styk z koszem, z kubełkiem. O. Strasznie mi się podoba ten luz, który mają Grecy w takich okolicznościach. Chciałeś kupić tutaj te szparagi? Jakie szparagi? Konie, to jest zamknięty rynek. Ale jaki zamknięty? Tam. Ja chcę, żebyś tu zatrzymał się, bo chcesz. Adrianka miała potrzebę wyjść, na chwilę wyskoczyć i zobaczcie, jaka jest akcja. Stoję na pasach. Bez problemu, mam włączone awaryjne, nikomu to nie przeszkadza, każdy sobie daje radę, ja na środku, na pasach, bo Adrianka musiała sobie wyjść, wyskoczyć, zdjęcie zrobić. Słuchajcie, i tu tak można. Najlepsze jest to, że tutaj tak można. Witajcie w kolejnym naszym dniu greckiej Iliady. Iliady? Greckiej Iliady? Dobra, greckich wakacji
i już Wam pokazuję, jak mniej więcej to wygląda. Jest dzień 18 maja, godzina 10:20. Jak widzicie, nadal pusto, nadal nie ma nikogo. No my tutaj siedzieliśmy, no już trzeci dzień nam idzie, więc lecimy dalej. Niestety okazało się, że wzywają nas serwisy, gaz się nam kończy. Zostało nam, że tak powiem, tyci gazu, a powiem szczerze, że na tej wyspie, z tego co zauważyłem, jest tylko jedna gazownia. Jedna gazownia, gdzie można by było gaz załadować, i powiem, że nagle, gdyby ta gazownia była nieczynna, i to nam mega szyki popsuje. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No faktycznie mamy taki dzień dzisiaj roboczy, można powiedzieć. Słoneczko tak delikatnie za chmurkami, ale niech Was to nie zwiedzie. Jest 27 stopni w tej minucie, więc naprawdę fajnie, że ten wiaterek wieje. Strasznie nam się spodobała Grecja przed sezonem. I mimo to, że te wszystkie gdzieś tam knajpki jeszcze są pozamykane, to jest fajnie, bo faktycznie możemy być dokładnie na takich plażach bez problemu, tak? I nikt się do nas nie czepia. A faktycznie, jak Wam pokażę, tutaj nie można, że tak powiem, w sezonie nocować. Dobra, słuchajcie, w planach mieliśmy zupełnie coś innego, ale obudziliśmy się z tym, że musimy jechać. O, zobaczcie, jesteśmy praktycznie przygotowani do wyjazdu. Adrianka na swoim miejscu jest w łazience. Tak, Adrianka pozdrawia z łazienki, jak zawsze. Chociaż na czas podróży siedzi na fotelu. My teraz jedziemy za tym gazem. W sumie nawet za paliwem, za jedzeniem, za wszystkim. Tir jest to bardzo, bardzo rzadko spotykane zjawisko na Kefalonii. To jest chyba pierwszy, jak to jesteśmy od niepamiętnych czasów. Ale powiem Wam tak, droga na Kefalonii jest mega, mega widokowa. Tu się po prostu jedzie większość czasu serpentynami, góra-dół. Kefalonia jest mega górzysta. Są też takie odcinki, że się po płaskowyżu jedzie, ale to są takie minimalne. Ale praktycznie jest mega widokowo. Już sama droga na Kefalonii, żeby sobie przejechać nią dookoła, jest warta zachodu i warta przejechania. Bo naprawdę wtedy widzi się tą całą Kefalonię, jak jest. A od czasu do czasu zjeżdżamy na plażę właśnie z tej drogi. Okazało się, że na stacji, na której byliśmy przed chwilą, nie ma gazu. No, jadąc na jedyną stację na wyspie, zatrzymaliśmy się przy Lidlu, bo też jest jedyny z Lidl na tej wyspie, więc od razu korzystamy z tego, że możemy się zatrzymać i takie drobne zakupy kupujemy. Zresztą pokażę Wam potem, co żeśmy kupili. Zakupy w Lidlu ogarnięte, takie podstawowe, normalne, tam co 3 dni z reguły, co 4 dni robimy zakupy. Zresztą Wam na samym końcu to podsumuję, ile żeśmy na Lidla wydali, a ile na restaurację. Mogę Wam zdradzić, że na restaurację chyba więcej jak na Lidla, no ale chyba nie, no zobaczymy, no ja tam muszę spojrzeć. A teraz my lecimy do gazowni. Mamy to, Coral Gas. To się nazywa Coral Gas. Co? Zaraz to poszukamy, gdzie to jest, bo to gdzieś jest tutaj. Gdzieś jest tutaj. O nie, z tyłu będzie, tak. Z tyłu będzie.
z tyłu będzie. Nie, tu jest! Okej, okay, to jest oto małe. To oto małe tutaj, więc my musimy sobie przejechać na tą stronę. O. I okej, okay, mamy tutaj. I mam taką cichą nadzieję, że końcówki wszystko. Że końcówki wszystko pasuje. Zaraz się okaże. Ja wam pokażę. Ja wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Ja sobie zamontowałem sobie czujnik i powiem, o, zobaczcie. Dzięki temu właśnie wiem, że mamy 11% w tym momencie tego gazu, a to mi ratuje życie. Do Grecji potrzebujecie taką końcówkę, wiecie. Powiem szczerze, że tutaj mają bardzo dużo takich końcówek na stacji, więc nie ma z tym problemu. Ale chyba się zastanawiam, czy takiej sobie nie kupić na wszelki wypadek. Gaz mamy zatankowany. My na gaz mamy dużo rzeczy. I u nas jakby się gaz skończył w nocy, tak jak się najczęściej gaz skończy w nocy, gdyby on się skończył w nocy, to my tak, lodówki nie mamy, przestaje nam działać, a kolejna rzecz to woda ciepła przestaje nam działać, no i przestajemy też gotować, także no u nas na gaz jest trochę tych rzeczy mimo wszystko, dlatego nam zależy na pilnowaniu gazu, stąd też zamontowałem sobie ten czujnik nie gazu, tylko czujnik ilości gazu. Zobaczcie, otwarte od 18. Knajpa jest dopiero otwarta od 18, więc już sam fakt wskazuje na nocne życie. Tutaj żeśmy Benia zaparkowali przy tym takim zarębistej chałupie, która ma chyba 672 lata. No, a tak naprawdę żeśmy tu przyjechali ze zwykłej ludzkiej ciekawości. Dlatego, że tutaj w pobliżu obok żeśmy gaz tankowali, no i chcemy gdzieś się zatrzymać na obiadek, no bo tu gdzieś jest ta taka pora. No i wyszło na mapie, że tutaj będziemy i się okazuje, że ni z gruchy, ni z pietruchy, bardzo fajny port. No i dobra, teraz słuchajcie, widzę, że Adrianka znalazła genialną mapkę, czego to jest mapka? Dobra, to jest Kefaloni. No i tu są wszystkie rzeczy, które żeśmy na Kefaloni pomału zaliczyli. I to jest Itaka. To jest Itaka tutaj w tym miejscu. Na Itace są dwa takie porty, ale Itakę się robi rejsikiem. Rejsikiem się robi. To plaża Antisamos jest piękna. Tutaj na skali żeśmy spali. Te plaże żeśmy ominęli. Te wszystkie plaże żeśmy pominęli, ale być może one są właśnie z łódki. Z łódki, bo tu by było tak, że to wszystko jest z łódki. O. Na porcie byliśmy, na lotnisku byliśmy, samoloty żeśmy puszczali. Argostoli w stolicy byliśmy. A tu będziemy, a zresztą nie będę uprzedzał, Myrtos, Axos i Fiskardo. Więc przed nami jeszcze parę miejscówek. No ja wam powiem, i się nagle tak okazało, że to miasteczko, do którego żeśmy przyjechali, jest takie małe i rozrywkowe. Zobaczcie, same sobie takie bary, gdzie można sobie usiąść, wypić piwko. Może uda mi się namówić Adriankę, żebyśmy tu dzisiaj zostali. I co jest, wiesz co było najciekawsze, Adrianna? Że te bary, które tam pisał, są czynne od 18. Więc tu po 18 się życie zaczyna. No i okazuje się, że to miasteczko jest genialne. Nawet się tego nie spodziewałem, że tu zaraz będziemy. Idziemy oczywiście po pustym miasteczku, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Te knajpy wszystkie, które tutaj są, przygotowują się do życia. Hello? Przejrzymy sobie tutaj lokalne karty, posprawdzamy sobie, jak wyglądają. No, sami zobaczcie, jak taka restauracyjka od tej strony wygląda. Może i plaża nie jest idealna, no bo to nie jest taka idealna plaża, jakbyśmy zawsze chcieli, ale już sam fakt
że o kurczę, ile tam jest jeszcze, ohoho, chyba zaczęło mi się tu podobać. Okazuje się, że przypadkowo żeśmy wjechali do naprawdę atrakcyjnego miasteczka. Jest, no, klimacik jest przedni, nawet taki samochodzik, pani co siedzi w samochodziku teraz. Knajp jest tutaj bardzo dużo. No musi być tutaj mega rozrywkowe miasto wieczorem, no bo tak naprawdę idziemy po takie ulice. Ona teraz jest jak w pandemii, ale to jest ten moment, ta chwila. I jak wam pokazałem, o zobaczcie, bar czynny od 18, to teraz już wiem dlaczego do 18, bo oni tu chyba życie zaczynają w tym miasteczku nocne. I to jest, o kurczę, patrz. Zobacz, jaka tutaj knajpka się szykuje. Normalnie te knajpki po prawej, po lewej stronie. Że tak, ja słuchajcie, ja tam, tak jak mówiłem, jest tu bardzo dużo Angoli. Oni praktycznie, Kefalonia chyba należy do Angoli. Z tego co widzę, że są tutaj na każdym kroku. Ja chyba się nie dziwię, że to jest taki ich dom starców, można powiedzieć. O, ja! Ale czad, wow, wow, chodź, ja pitole, jak to w ogóle wygląda. Jaka miazga, w ogóle tamty domeczek, jaka miazga. Ludzie, tu są emocje. Wiesz co? Ja nie wiem, ale ja widzę, że... Ej, no to kurczę, zobacz, jaka... Nagle nawet deszcz przestał padać w tym miejscu. Ale miasteczko fajne. Muszę sobie wygooglować, co to jest za miasteczko, o co tu chodzi, bo to naprawdę przypadek sprawił, że myśmy tutaj sobie przyjechali, a tu nagle się okazuje, że tu jest bar na barze. Bardzo ciekawe, oryginalne miejsce, bo niektóre w ogóle nie przypominają Grecji, tak? Tu mamy Grecję w tej knajpce, taka jak normalnie jest. A słuchajcie, co ja wam muszę powiedzieć, nasze odkrycie. Naszym odkryciem jest ser feta w miodzie. Czujecie? Słony ser feta grillowany na miodzie. To jest nasze odkrycie. Jak go zaraz gdzieś tu dopadniemy, to ja wam pokażę. A tu chyba Adrianka przyjdzie na piwko, tak? Przyjdziesz tu na piwko, czy nie? No, u nas decyzja zapadła, że będziemy stąd jechać już do centrum, na naszą ulubioną miejscówkę. No, ale niestety musimy poczekać, aż ten dostawczak nam tu uchyli, że tak powiem, drogi. No, bo to tak jak jest w Grecji. On stwierdził, że mały samochód przejedzie i sobie przywiózł dostawę do sklepu, a... Halo? Nie tak się rozmyślił. Halo? Halo, chłopaki? I to wyszli oboje. Ej, a tu się tak zapowiadało, że oni już tam wchodzą do środka. Ale oni teraz poszli na ten, na lunch. Ja mam nadzieję, że nie poszli właśnie na lunch. No nic, nic nam nie pozostaje innego, jak uzbroi się w cierpliwość. To jest jedna ulica? Tak, to jest jedna ulica. Może pójdą słuchajcie, tam jeszcze jest taka sytuacja, że... Two hours later. Oni wyszli już stamtąd. Więc mały samochodzik, jak widzicie, przemyka się bez problemu. No my niestety nie jesteśmy małym samochodzikiem. Nie przemkniemy się, więc musimy się uzbroić w cierpliwość. Ale tu w Grecji jest to normalne. Wszyscy są cierpliwi. No znowu jest taka akcja w dniu dzisiejszym. W ogóle ten dzień dzisiejszy to taki zwariowany. Jak już żeśmy jechali w kierunku miasta, no to Adrianka zaczęła krzyczeć: o, zamek tego. Boże, świeżego Jerzego, tak? Chodź, zobaczymy. No i okazuje się, że nieoczekiwany spacer na zamek świeżego Jerzego nas teraz czeka. No ale z drugiej strony, no jak na niego nie iść, jak go mamy pod nosem, że tak powiem, tak? I można zobaczyć z takich ciekawostek. Jest on wybudowany w takim najwyższym punkcie na Kefalonii, no i praktycznie służył do takiej wypatrywania piratów ze wszystkich stron. Podejście pod zameczek jest bardzo proste, ale jednocześnie strome. No i z tego co już żeśmy się dowiedzieli, trzeba kupić bilecik. A gdzie się kupuje bilecik? Ja myślałem, że tutaj gdzie wszyscy gadają.
A to jest knajpka. No, taka fajna grecka knajpeczka. Do zjedzenia obiadku w zamku. A tutaj mamy po 3 euro bileciki, żeby się przespacerować. Pewno, że płacimy. Po kupieniu bileciku dostajemy plan zamku z wyjaśnieniem, co gdzie jest, w wersji greckiej i angielskiej, i coś do nas powiedzieli, że o 15:30. Ale czy zamykają zamek o 15:30? Czy wpuszczają na zamek o 15:30? No dobra, jest widokowo. Powiem wam tak, dobrze zainwestowane 2 razy po 3 euro. Fajnie jest, no to jest, nieraz takie rzeczy są warte zobaczenia. Dlaczego nie? Więc spontaniczna wycieczka na zamek mi się bardzo, bardzo spodobała. Tak, o i tutaj Adrianka, jak ten autobus jedzie na samym dole, ona w tym momencie zaczęła krzyczeć: Zamek Świętego Jerzego, Zamek Świętego Jerzego, jedźmy tam, jedźmy tam. No i jesteśmy. Ogólnie rzadko zwiedzamy takie miejsca, ale jak już zwiedzam, to się zawsze, kurczę, podziwiam ludzi, którzy to wszystko budowali. Jaki oni musieli tutaj włożyć trud i wysiłek, bo to po prostu jest ręczna robota, to wszystko. Tutaj jest jeszcze teatr. Zobacz, patrz, tutaj jest sala teatralna. A uważaj, kurde, na tą linkę, ledwo co ją zobaczyłem, ale bym się od nią wypotknął. No powiem wam, że tak, zameczek jest, znaczy tak, to co pozostało po zamku jest nawet obszerne, duże. No i na pewno jest to niezły punkt widokowy, który w piękny, słoneczny dzień by tutaj można było pocieszyć oko we wszystkie strony. Więc, jeżeli ktoś ma godzinkę wolnego, leci sobie po trasie z punktu A do punktu B, ze Skali, jeżeli sobie lecicie po trasie ze Skali do stolicy, to śmiało można się na tym zameczku zatrzymać i stracić 6 euro, żeby sobie tutaj pochodzić, bo jest to widokowe miejsce, jak zresztą widzicie sami. Uroczyście mogę powiedzieć, że mamy sprawność flagi zdobytą oraz... A tutaj? Dobra, to widać. Oraz sprawność zdobycia ruin Świętego Jerzego. Zamku Świętego Jerzego. Zamku Świętego Jerzego. O, albo to, co po nim pozostało. Dobra, ruin. Po Jerzem czy po zamku? A ruja to może coś innego jest. Słuchajcie, po zdobyciu sprawności Świętego Jerzego my teraz szybciutko wracamy do Benka i jedziemy na naszą miejscówkę, która jest po prostu naszą ulubioną miejscówką. Będziemy na niej chyba już czwarty raz. I, bo to jest taki pewniak, to jest taki dzikus w mieście, pewniaczek, spaliśmy tam, więc my ją rekomendujemy. Miejscóweczkę, w której wylądowaliśmy, już pewno dobrze znacie, bo jesteśmy tu już na niej nie pierwszy raz, a bodajże czwarty tak naprawdę. No i z czego będziemy drugi albo trzeci raz na niej nocować. Jak na razie jest to tutaj najlepsza miejscóweczka do zaliczania miasta. Na dziś znowu okoliczności pewne sprawiły, że musieliśmy wylądować znowu w mieście. No i teraz tak naprawdę idziemy na wieczorne eksplorowanie miasteczka, które ma bardzo fajne życie. Zresztą może sami zobaczycie. Do centrum idziemy tym oto mostkiem, który tutaj ładnie prowadzi. On jest teraz oświetlony. I właśnie wzdłuż tego mostku można zobaczyć żółwie karetę. Może będziemy mieli farta, a jak nie, to jutro na bank się na nie wybierzemy. Tak naprawdę tu jest godzina 21:15.
No jak widać na załączonym obrazku, oni pomału się zwijają. Chyba mi się wydaje, bo ta pani przestawia to, nie wiem, ale to tak nie wszyscy się zwijają. Raczej się nie zwijają, tak? O, już myślałem. No i mamy 21.15. Nie ma tu jeszcze turystów, bo jest przed sezonem, ale tu jest wszystko pootwierane. I co dziwne, w niedzielę też tu jest wszystko pootwierane. Myśmy się już odzwyczaili, ale oni tutaj spożywcze mają w niedzielę otwarte i to jest dla nas już takie dziwne. Dla takich knajpek żeśmy tu przyszli, jak tu widzicie. Myślę, że coś sobie wybierzemy na dzisiejszy wieczór, żeby sobie gdzieś tam usiąść i posiedzieć na jakimś małym napoju chłodzącym. No muszę powiedzieć, że jednak widać w tych lokalach całą masę ludzi. O tej porze już są jakś tak pełne te lokale. Powiem, że jednak są lokale, nie wszystkie lokale są pełne. Są też jeszcze tak, że można sobie znaleźć miejsce, ale jak to w ogóle fajnie wygląda. No jest klimat w tym miasteczku. Tak, żeby sobie wyjść i pospacerować wieczorem, jak najbardziej. Miasteczko całe, ja tu mówię miasteczko, no bo miasto to może nie jest, no ale jakby nie patrzeć, jest to stolica Kefalonii tutaj. To miasto i naprawdę tętni życiem w ten sobotni wieczór i jeszcze przed sezonem, bo w sezonie tutaj po prostu jest szał. No, jest nawet taka włoska klasyczna restauracja, jakby ktoś miał ochotę na włoskie żarcie. Tutaj jest, nie wiem, jakiś palac. Ale w każdym bądź razie, no powiem wam tak, no jest bardzo przyjemnie i wieczorny spacer jest udany, ale co nas zdziwiło, jest bardzo dużo młodzieży. Słuchajcie, nasz wieczorny spacerek kończymy tutaj pod tym napisem Kefalonia. On faktycznie w dzień jest mega, mega oblegany. Zresztą na Instagramie możecie się przekonać. A my już spacerkiem będziemy podążać do Bęka. Powiem wam, że taki wieczorny spacerek. Tu jest strasznie cicho i strasznie ciepło.